hej, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu 3 sposoby na. Witam Was serdecznie na wideotesty.pl. Ja jestem oczywiście Mateusz Szakal, znacie mnie pewnie z innych filmów. Dzisiaj ciekawy temat. W zeszłym tygodniu omawialiśmy sposoby na przyspieszanie komputera, a tym razem pomówimy sobie troszeczkę o przyspieszaniu smartfona. Na razie z Androidem. Jak wiecie, najlepszym sposobem na przyspieszenie smartfona z Androidem jest kupno smartfona z Windowsem Phone, taki suchar na początek, ale tak naprawdę jest w tym troszeczkę prawdy, dlatego że optymalizacja smartfona z Androidem jest niestety bardzo trudna, jeżeli ograniczamy się tylko do systemu, który już mamy zainstalowany, do oprogramowania producenta. Dobrym sposobem na przyspieszenie jego pracy jest zainstalowanie systemu operacyjnego innego, niestandardowego, innego niż brandowany przez producenta, i to też pokażę Wam w tym odcinku, ale postaram się i przez pierwsze dwa sposoby pokazać jednak rozwiązania dla osób, które nie chcą tracić danych, resetować całego telefonu i instalować oprogramowanie od początku. Zapraszam na odcinek. Pierwszy sposób jest najmniej inwazyjny i skierowany do osób, które raczej nie chcą zagłębiać się w tajniki niestandardowego oprogramowania i nie mają ochoty rozstawać się ze swoim systemem. Takim użytkownikom pozostaje jedynie zabrać się za porządki. Musicie zadbać, aby regularnie czyścić waszego smartfona z niepotrzebnych plików i informacji. Zacznijcie od błahostek. Czasami nawet usunięcie listy połączeń i wiadomości SMS może zdziałać cuda. Następnie zabierzcie się za usuwanie niepotrzebnych plików z pamięci telefonu oraz karty pamięci. Wszelkie nieużywane pozycje, łącznie z przestarzałymi zdjęciami, które cały czas generują miniaturki, czy muzyką, której nie słuchamy. To wszystko ma wpływ na działanie Androida. Potem warto zajrzeć do menadżera aplikacji. Odinstalujcie to, co niepotrzebne, szczególnie zupełnie bezużyteczne programy preinstalowane przez producenta. Działanie telefonu ulegnie przyspieszeniu także, kiedy wyrzucimy z pulpitu niepotrzebne widżety oraz regularnie będziemy zabijać aplikacje działające w tle. Jeśli nie chcemy wszystkiego robić ręcznie, może nam w tym pomóc aplikacja Clean Master do pobrania z Google Play. Dzięki niej łatwo uprzątniemy pliki śmieci zalegające w pamięci. Chodzi tutaj szczególnie o te pliki, które ręcznie trudno byłoby zlokalizować. W moim przypadku takich śmieci było ponad 1 GB. Clean Master umożliwia nam podobny zabieg również jeśli chodzi o pamięć RAM i zainstalowane programy. Wtedy nie musimy wchodzić do menadżera aplikacji. Można także usuwać aplikacje zintegrowane z systemem, z tym, że do tego wymagany jest dostęp do roota. Jak go uzyskać, pokażemy w trzecim sposobie na przykładzie Samsunga Galaxy S4. Teraz wyłączymy niepotrzebne efekty graficzne. Najwięcej czasu zajmuje systemowi od Google generowanie animacji. W przypadku nowszych wersji Androida potrzebny będzie pewien trik, który uruchomi opcje programistyczne. Przechodzimy do ustawień, następnie wybieramy informacje o telefonie, a potem dotykamy pola numer kompilacji 7 razy. Teraz w ustawieniach dostępna jest nowa pozycja, opcje programistyczne. Przechodzimy do niej i wyłączamy następujące 3 pozycje. Skala animacji okna, skala animacji przejścia i skala długości animacji. Jak widać, teraz nasz interfejs działa znacznie szybciej. Ostatni sposób na przyspieszenie Androida wiąże się z głęboką integracją w nasz telefon. Nie ponosimy odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie kroków, które za chwilę będą przedstawione. W tym odcinku wgrywanie niestandardowego oprogramowania, czyli inaczej ROMu, pokażemy na przykładzie Samsunga Galaxy S4. Nie w każdym smartfonie robi się to analogicznie, a dokładną instrukcję do waszego modelu łatwo znaleźć w sieci, np. na forum XDA Developers. Najpierw potrzebujemy dostępu do roota. Upewnijmy się, że nasz telefon jest naładowany przynajmniej w połowie. Ściągamy i instalujemy sterowniki USB odpowiednie dla naszego smartfona. Pobieramy paczkę z autorootem przeznaczoną dla odpowiedniej wersji systemu. W moim przypadku jest to 4.4.2 KitKat. Potrzebny nam będzie jeszcze program Odin 3. Pliki wypakowujemy. Wyłączamy nasz telefon i uruchamiamy go w trybie download. Poprzez jednoczesne przytrzymanie przycisków głośności w górę, home i uruchamiania blokady ekranu. Po pojawieniu się ostrzeżenia klikamy ponownie przycisk głośności w górę. Na komputerze uruchamiamy program Odin 3 jako administrator. Podłączamy telefon do komputera i czekamy, aż program wyświetli menu Edit. Klikamy przycisk AP i wybieramy wcześniej pobrany plik CF Auto Root. Upewniamy się, że tylko i wyłącznie checkboxy Auto Reboot i F Reset Time są zaznaczone. Klikamy Start. Kiedy wszystko przebiegnie pomyślnie, wyświetli się komunikat PAS na zielonym tle. Voila! Nasz smartfon jest zrootowany. Teraz czas na wgranie recovery. W Google Play wyszukujemy aplikację ROM Manager i instalujemy ją. Następnie uruchamiamy i wybieramy instalację Clockwork Mod Recovery.
Teraz przyszedł czas na pobranie wybranego przez nas ROM-u. Wchodzimy na forum XDA i wyszukujemy dział dotyczącego naszego smartfona. W moim przypadku jest to Galaxy S4 i 9505G. Pobieramy na dysk komputera ROM z najnowszym Androidem 4.4.4 o nazwie Pure Nexus Edition. Teraz podłączamy telefon i kopiujemy plik archiwum z ROM-em na kartę pamięci. Przyszedł czas na skopiowanie danych umieszczonych w pamięci telefonu, których nie chcecie utracić. Trzeba zrobić ich backup. Pamiętajcie, że kontakty powinniście mieć synchronizowane z kontem Google. Ponownie uruchamiamy aplikację ROM Manager i włączamy telefon w trybie recovery. Wybieramy polecenie Wipe Data Factory Reset. Dodatkowo można jeszcze wyczyścić Dalvik Cache. Następnie wchodzimy w Install Zip i wybieramy odpowiednią opcję. W moim przypadku jest to Choose Zip from Storage SD Card 1. To zewnętrzna karta pamięci. Akceptujemy wybór przyciskiem blokady. To wszystko. Zainstalowaliśmy nowy ROM i możemy cieszyć się demoniczną prędkością naszego smartfona z Androidem. To wszystko w tym odcinku, 3 sposoby na przyspieszenie Androida. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tak jak mówiłem na początku, te sposoby nie są do końca takie szczególne, ponieważ trudno tutaj coś wymyślić na Androidzie. Tak naprawdę jedynym sposobem jest zainstalowanie czystego oprogramowania. Zresztą tak jak na Windowsie, jedynym sposobem, żeby Windows zaczął działać znowu poprawnie, jest reset format, tak, wgranie od nowa systemu. Tak samo jest na Androidzie. Niestety jest to open source'owy system, i ta optymalizacja jest słaba. Bo tutaj w szczególności jak producenci dorzucają kolejne swoje aplikacje, które integrują systemy, one wpływają zdecydowanie negatywnie na działanie systemu. Niemniej jednak mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i skomentować go poniżej. Zapraszam Was za tydzień na kolejny odcinek 3 sposoby na... Piszcie swoje propozycje w komentarzach co do tematu odcinka, a tymczasem zapraszam Was jeszcze na inne filmy, na wideotestach, na nasz profil na Facebooku. To tyle z mojej strony, trzymajcie się gorąco, pa pa!